Przybożę, coś wam powiem. Dobrze, jesteśmy w analizy i słupki statystyczne. Przewidujemy pogodę, giełdę i wyniki meczów. Wydaje nam się, że jesteśmy gotowi na każdą ewentualność. Człowiek posiada ogromną wiedzę o naturze, choć autentyczni naukowcy z pokorą mówią, że wciąż wiemy niewiele. Nauczy się ją wykorzystywać do swoich celów, choć nadal staje bezradny wobec jej sił. A mimo wszystko od 2000 lat nie rozpoznajemy czasów ostatecznych. Naszych czasów ostatecznych. Bo przecież nie jesteśmy nieśmiertelni. Droga, o której dziś mowa w Ewangelii, jest z jednej strony drogą, jaką pokonujemy z innymi ludźmi. Z jednymi idzie nam się spokojnie i radośnie, a z innymi jest to droga przez mękę. Właśnie z nimi powinniśmy się pojednać, aby śmierć któregoś z nas nie sprawiła, że będziemy mieć problem przed życiem wiecznym. Niepojednanie się wpływa na obie strony, bo ten, kto dalej żyje, pozostaje z wyrzutami sumienia, które go obciążają. Innym wymiarem tej drogi jest nasza relacja do Boga. Życie jest drogą, którą musimy pokonać. I ważne, jak w tym czasie układa się na linii ja-Bóg. Być może też mam wobec Niego jakieś pretensje, które wynikają nie z Jego prawa, ale z mojej grzeszności. Pogódź się z Bogiem, dopóki jesteś jeszcze w drodze. On przecież nie tylko nie jest Twoim przeciwnikiem, ale kocha Cię więcej, niż Ty sam siebie możesz kochać. Jezus poucza nas, że możemy znaleźć się w więzieniu, z którego nie wyjdziemy, aż nie oddamy ostatniego pieniążka. Kościół odbiera to jako pouczenie, że kiedy odejdziemy, być może potrzebne będzie nam oczyszczenie pośmiertne. Czyściec. Każdy z nas otrzymał dar życia. Być powołanym do życia to znaczy tyle, co być powołanym do miłości, bo prawdziwie żyć to kochać. Żyjąc, realizujemy powołanie do wieczności. Dlatego Jezus przychodzi uczynić wszystko nowe, wszystko naprawić, bo grzech zniszczył miłość i wprowadził rozdarcie, cierpienie i śmierć. On daje nam nieustannie o sobie znać. Ciągle czyni znaki swojej obecności pośród nas. Jezus nie przestał czynić cudów. Bóg mocno działa we współczesnym świecie. W wielu miejscach bardzo mocno wieje wiatr Ducha Świętego. Pomimo tego wielu ludzi ciągle nie chce uwierzyć. Dlaczego zatem nie potrafimy rozpoznać czasów, w jakich żyjemy? Bo brak wiary wynika z niechęci, z lenistwa, z zatwardziałości serca i to powoduje, że żadne argumenty na ludzi nie działają. Dziś rozwój techniczny nie idzie także w parze z rozwojem etycznym. Zignorowaliśmy wrodzoną cechę, jaką jest rozróżnianie dobra i zła. Zapomnieliśmy, że ją także należy rozwijać. I choć prawo moralne jest wpisane w nas od zawsze, to musimy je ciągle rozpoznawać i aktualizować. Jezus uczy nas, że wszystkie znaki, jakie towarzyszą nam w codzienności, odkrywamy jako namacalne działanie Boga. Jeśli On poświęca nam tak wiele czasu, to powstaje pytanie, czy my również poświęcamy nasz czas, aby jeszcze bardziej Go poznać. Pora przestać nauczać, a zacząć świadczyć. Z wiarą, z mocą, bo kropla drąży skały nie siłą, lecz częstym spadaniem.